Cześć! W dzisiejszym odcinku będę rozwiązywał test i zobaczymy jaką mam o osobowość szachową. Test możecie rozwiązać na chesspersonality.com Także lecimy z koksem. Którą stroną wolałbym grać? Czarny jest na ruchu. Tutaj widzę, że biały poświęcił figurę i to pewnie był jakiś Najdorf czy coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc w tego typu sytuacjach to Czarny czarnymi się zbyt dobrze nie bawimy. Tutaj raczej czarny ma spore kłopoty. Parę razy mi się zdarzyło coś takiego grać i zawsze się to kończyło kiepsko. Raczej bym wolał poświęcić figurę, niż się bronić z tą figurą więcej w tej pozycji. Także dam, że biały mi. Kiedy grasz w turnieju? Czy zazwyczaj... Masz podobne wyniki, czy ekstremalnie słabe, albo ekstremalnie dobre. Ja raczej mam tak, że zazwyczaj robię takie solidne wyniki na turniejach i czasem mi się zdarzają takie super dobre, ale także miał super słaby turniej. To rzadko mi się zdarza. Zazwyczaj mam tak albo trochę dobry, trochę słaby. Albo taki bardzo dobry. Także raczej odpowiedź A z mojej strony. Co sądzisz o pozycji ze świesznikowa? Czarny oddał ważne pole D5. Czarny ma dużo potencjału na kontrę po paragońców i może się przebijać przez F5. Powiem Wam tak. Obrony sycylijską lubię, atakować z kontry lubię, ale Sfisznikowa to nigdy nie rozumiałem. W sensie zawsze mi to tak paskudnie wyglądało oddawanie tego pola D5. Są różne fajne warianty obrony scyliskiej, gdzie czegoś takiego się nie robi. Także myślę, że mógłbym grać tę pozycję i białymi i czarnymi, ale raczej białymi mi się to bardziej podoba. Także dam odpowiedź A. Które zdanie jest bardziej pra praw yy, prawdziwe? Yy. Gram najlepiej, kiedy gram z oponentami, których nie lubię. Nie ma znaczenia, z kim gram. Hmm. Szczerze mówiąc, rzadko mi się zdarzają takie partie z kimś, kogo bym jakoś bardzo nie lubił. Mam pewnych oponentów, z którymi nie lubię grać z punktu widzenia szachowego, bo tam to są jakieś debiuty, których na przykład nie lubię. Ale to raczej to wielkiego znaczenia nie ma, z kim gram. Także dam odpowiedź B. Czarny właśnie zagrał G5. Pierwsza myśl to zbić na G5, odejść na G3. No powiem wam tak, biorąc pod uwagę, że wieża na linii trzeciej jest przygotowana do wejścia do akcji. Goniec jest tutaj. Raczej pierwsza myśl to byłoby odejście na G3 bo Pionek tak czy siak jest wysunięty, więc mogę sobie dalej atakować. No, ofiary na, na G5 też bym z całą pewnością rozważył, bo to wygląda tutaj bardzo logicznie, ale odejście na G3 i później jakieś przygotowanie H4 też wygląda logicznie. No, powiem, że moją pierwszą myślą byłoby odejście na G3, no ale wiadomo, jedno i drugie bym brał, brał pod uwagę. Do you play gambits, czy gram gambity? No, Gram Gambit Hetmański, co jest w sumie moim głównym debiutem. Hmm. No kurczę, no Gram Gambity, nie, ale czy one dominują w moim repertuarze, to bym nie powiedział. Lubię oddawać pionkę, ale tak, żeby to jakieś było turbo istotne w moim repertuarze, to nie. Większość wariantów mam raczej e, takich, gdzie mogę przeciwnika przycisnąć, ale na równym materiale. No i teraz, e, nie wiem, no. Nie, no, grać gram, no to odpowiedź A. Co byś myślał na temat bicia na G5 jako biały? Okej, okay, znowu dali tę samą pozycję. Rozważyłbym ustawienie figur i zadecydował, czy atak ma potencjał. Policzyłbym kilka wariantów i zdecydował, czy atak. Jest wystarczająco silny. Wiecie co, to mam trochę problem z odpowiedzią na to pytanie, bo ja bym zrobił najpierw A, a później B. No w sensie ocenił, czy to w ogóle ma potencjał, a później policzył warianty. Ale myślę, że bardziej bym taką ofiarę na konkretnych wariantach opierał, także dam B. Pod presją czasu prędzej. Podstawię taktykę, robię ruchy bez sensu. Nie, raczej zawsze z sensem gram, ale taktykę mi się zdarza podstawić na niedoczasach. Którą ideę preferuję białymi? Wymienić gońce i ustawić skoczka na D4 i odebrać czarnemu kontrę po linii c. Okej, okay, to, to mi pasuje rzeczywiście. Ten skoczek na d4 będzie pilnował zawsze pola c2, więc czarny nic tu nie, nie poczaruje. Drugi pomysł. Biały powinien zagrać d4. Chwilowo goniec będzie mierny, ale później atakuje przez f5 na czarnego króla. No, jedno i drugie ma tutaj dużo sensu. Rzeczywiście, jeżeli wybiję na D4 i wstawię skoczka na. D, yy, na C5 i wstawię skoczka na D4, to wtedy bardzo ciężko będzie zagrać F5, bo pionek E5 będzie podwisał. Wydaje mi się, że tutaj to pole C2 nie jest tak istotne, bo zawsze można nawet wieża D2 zagrać. Także ja bym wolał grać D4. Ok, zaczynam od D4. Czy wolę jak przeciwnik gra D5 czy F5? Szczerze wam powiem, że wolę F5. Znacznie ciekawsze są te pozycje, tam jest dużo gambitów fajnych, a po D5 i na przykład jak czarny gra Słowiankę, no to ciężko jest tam przebijać. Także raczej jestem fanem, jak przeciwnik gra F5. Mm. Przez większość partii miałeś pionka więcej, ale przeciwnik solidnie się bronił. Masz 5 minut na rozegranie tej pozycji. Czy grasz dalej, czy proponujesz remis? No nie, no bez sensu. No to przecież ta takiej pozycji to na pewno nie przewalę z pionem więcej, więc na pewno gram dalej. Remis to mam tam zawsze. Które zdanie jest najprawdziwsze? Zawsze fajnie jest zostać sparowanym z kimś, kogo kiedyś ograłem. Ok? I drugie. Szanse na wygranie z kimś są ciut wyższe, jeżeli. Jeżeli kogoś wcześniej ograłem. Hmm. Czy znaczy, szczerze mówiąc, nie mam jakiej, jakiegoś takiego y, przeświadczenia, że jeżeli kogoś wcześniej grałem, to teraz będzie z górki. Ale na pewno jakaś tam psychologiczna presja oponentowi się wtedy pojawia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także jakiejś y, specjalnej radości z tego nie mam ale myślę, że szanse, szanse rzeczywiście są ciutkę wyższe, także dam B. Mając dużo czasu na zegarze, co byś zrobił w tej pozycji? No dobra, no ten goniec mizerny, nie? więc pozycja białego na pewno lepsza. Wymienił na E6, zagrał wieża D7 bo końcówka jest dobra dla białego albo przemanewrował skoczka na C3 przez A4, żeby, żeby zostać z lepszą, lekką figurą. I odpowiedź B. Zużył dużo czasu na policzenie, czy skoczy K6, Prowadzi do jakichś konkretów. Znaczy tutaj dużo czasu to chyba nie ma co zużywać. Bo skoczek E6, wieża E6, wieża D7, wieża E7. Król podchodzi. I chyba nic tam cudownego nie ma. Nie, ja z całą pewnością wolałbym zostać z tym skoczkiem kontra ten goniec. Ten goniec z 6 mi się wydaje być wysoce mierny. Także wymienianie tego gońca to raczej mi się nie podoba. Tak szczerze mówiąc. Tym bardziej, że tutaj linie D, póki co mam pod kontrolą, także ja bym wolał skoczek A4. Co myślisz o znanym powiedzeniu, że szachy to w 99% taktyka? Tak. Ogólnie rzecz biorąc jest ten pewien poziom, tak myślę, gdzieś mniej więcej do 2200 rankingu w szachach klasycznych na żywo. Gdzie rzeczywiście zawodnicy się uczą, jakichś tam typowych planów gry, typowych końcówek, strategii ogólnie rzecz biorąc, ale później to mi się wydaje, że są dwie rzeczy: taktyka i liczenie wariantów plus debiuty. I ta taktyka to w większości, w większości partii roz, rozstrzyga, także tu się z całą pewnością zgadzam. Jak Oceniasz ten szalony gambit czarnego? Czekajcie, tu się odwaliło. Wieża mniej, po prostu, tak? I wisi hetman. Bez szans. Czy, czy ja tutaj chcę przegrać? I odpowiedź B. Podobają mi się moje szanse. I to na pewno namiesza mojemu przeciwnikowi. Powiem tak, ja lubię oddawać materiał, i tutaj rzeczywiście presja ze strony czarnego jest solidna, to nie ulega wątpliwościom. Właściwie wszystko się rozbija tutaj o konkrety, to znaczy, czy zgarnę tego skoczka. Bo jeżeli tak, to rzeczywiście to ma jakiś sens, a jeżeli nie, to wygląda to po prostu poskudnie, bo jednak za dużo tego materiału zostało oddane. No powiem tak, na blica brałbym tę pozycję czarnymi, ale tak ogólnie to nie, także dam odpowiedź A. Po przegraniu partii, czy kiedyś coś rozbiłeś albo krzyczałeś głośno? No, nie przypominam sobie, żebym coś tam rozwalił, myszkę przez okno wyrzucił czy coś takiego. Krzyczeć też mi się nie zdarzyło. Znaczy, powiem tak, oczywiście. Niektóre przegrane wytrącają mnie z równowagi, ale aż tak, żebym coś szalał to nie. Także dam odpowiedź no. Biały na ruchu. Długa roszada, czy krótka roszada? To jest oczywiście wymienny Francuz I tutaj w mojej ocenie długa roszada będzie fajniejsza. Bo wchodzi szybkie H3G4, więc atak białego wygląda znacznie lepiej niż atak czarnego. Ja ogólnie w wymiennym Francuzie czarnymi bardzo... Bardzo lubiłem zawsze zrobić przeciwną rosadę niż przeciwnik. Także. Ja bym tutaj długą rosadę robił. Co jest bliższe prawdy. Robię się nerwowy przed partią. Nie przejmuję się nagrodami, pieniędzmi, tytułami i tak Po prostu gram grę. Nie no, emocje na pewno odgrywają ważną rolę w mojej gierce. Ogólnie zależy, nie? Bo są takie partie, na przykład tak jak miałem ostatnią partię w Pardubicach, gdzie już wiedziałem, że zrobiłem normę, to już tak na luzie wtedy grałem, wiadomo, ale na przykład rundę wcześniej to duża spinka była, gdzie tam jeszcze nie wiedziałem, czy tą normę zrobię. Także na pewno stres i tam różne czynniki takie turniejowe mają na mnie wpływ. Także dam odpowiedź A. Chociaż nie powiedziałbym, żeby jakoś bardzo. Za dzieciaka to rzeczywiście mega się przejmowałem, mega się stresowałem teraz. Delikatnie też, ale nie jakoś bardzo. Jaki plan dla białego w tej pozycji? A nie, jakbyś tutaj wybrał plan dla białego w tej pozycji? Rozważył siły i słabości, pozycję czarnego i zadecydował. Gdzie moje figury będą stały najlepiej? B, policzyłbym jakiś wariant dla białego i rozważył różne możliwości. Jak silne są różne możliwości? No, powiem tak: pozycja turbo zamknięta, liczenia wariantów to ja tu żadnego nie widzę. Także no na pewno tutaj taka statyczna ocena będzie kluczowa. Także odpowiedź: A, co jest dla ciebie trudniejsze? Uzmysłowić sobie moje zalety mojej pozycji i zbudować plan. B. Zamienić dobrą pozycję. Jak wymienić dobrą pozycję na silny atak? Jaki to ma sens? No przecież z dobrej pozycji zazwyczaj wynika silny atak, nie? Jak to? Wymieniam dobrą pozycję na silny atak, i pozycja się robi kiepska? Nie no, to B wydaje mi się, że bez sensu. Także ewidentnie to jest trudniejsze dla mnie. Nie, ogólnie, bo tutaj domyślam się o co im chodzi w sensie, czy, wolisz, czy łatwiej jest ci budować strategiczny plan, czy łatwiej przychodzi ci znalezienie jakiegoś szalonego ataku. Także na pewno strategicznie jestem silniejszy. No, atakować oczywiście bardzo lubię, poświęcać i tak dalej, ale strategia to na pewno wychodzi mi znacznie lepiej. Na przykład w końcówkach, takich typowo strategicznych, to zawsze sobie radziłem bardzo dobrze, z taktyką miałem gorzej. Teraz już myślę, że jedną i drugą umiejętność mam na całkiem niezłym poziomie, ale na pewno, na pewno odpowiedź A jest dla mnie łatwiejsza, także wjeżdża odpowiedź B. No i zobaczmy. Magnus Carson! What the hell? Nie no, co tutaj wyszło? Prodigy. A jakie są jeszcze inne? Okej. Okay. Hej, okay. no to ciekawe. Ciekawe, bo yy, ja, za dzieciaka, bo to Prodigy to się tak. Yy, wiecie, z jakimś takim. Intuicyjnym zawodnikiem kojarzy, który tam ma jakiś ogromny talent, a ja za dzieciaka to akurat nigdy nie błyszczałem. Ja tak realnie zacząłem progres robić. Nie wiem, jak miałem gdzieś 16 lat i wtedy zacząłem poważnie pracować nad szachami, bo wcześniej to się leniłem. Także powiem wam, że nigdy bym się do tej kategorii nie przyporządkował, ale dobra, to zobaczmy, jakie tutaj jeszcze są. Okej. Okay. U. Megisz. Szczerze mówiąc, to bardziej bym się tutaj chyba przy przyporządkował, chociaż nie wiem. Dobra, zobaczę Geniusz to na pewno, nie? Tak. Kurde, ile oni tutaj wymyślili tych? Ale ja, ja. No romantycznie. Szczerze mówiąc, to ja bym bardziej się tutaj dał, bo. Wydaje mi się, że ja jakiegoś wielkiego talentu i tak dalej nie posiadam, ale... Jak się za coś wezmę, to tak jestem w stanie dużo pracy wyłożyć. A to domyślam się, że o to chodzi, bo Twinnik to jeden z pierwszych mistrzów świata, który miał takie profesjonalne właśnie podejście do szachów. Częcia kurczę też tak nie do końca, bo na przykład botwinnik bardzo dbał o kondycję, nie? A tutaj z moją kondycją to tak średnio bywa. O. No nie wiem, no dobra. Tak quiz wybrał, nie mnie się z tym kłócić. <grym> Dobrze, więc cóż, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, e, jaka jest twoja osobowość, osobowość szachowa, to zapraszam na chesspersonality.com e, i daj znać w komentarzu, jaka ci wyszła. No ja okazuje się, że jestem prodigy. Nikt o tym nigdy nie wiedział, <grym> przynajmniej w stosunku do mnie. Jestem skrytym. Prodigy. <laughs> Dobra, także cóż, dajcie znać w komentarzu, kim Wy jesteście. Także dzięki za uwagę i popa!